Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś Małgorzata Tracz, Partia Zieloni, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, ma Pani informację, jak od kuchni przebiegają rozmowy między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą, a Lewicą w sprawie umowy koalicyjnej, w sprawie przyszłego rządu? Myślę, że te same informacje, co także Państwo mają i Pan redaktor. No, cały proces jest w toku, ale jest już blisko finiszu. W przyszłym tygodniu planowane jest podpisanie umowy koalicyjnej. To jest bardzo ważne, żeby tę umowę podpisać jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, które będzie 13 listopada. I wszystko chyba jest na dobrej drodze, tak? Powoli kształtuje się to, kto będzie marszałkiem Sejmu. To o tym za chwilę, ale jakie zapisy na pewno znajdą się w tej umowie koalicyjnej? To jest to, co łączy wszystkie te partie, czy wszystkie te bloki polityczne, które razem startowały w wyborach, bo przecież Koalicja Obywatelska to 4 partie, Trzecia Droga to 2 partie, Lewica także 2 partie. No tak naprawdę łączy nas kwestia praworządności, tak? Czyli przywrócenia w Polsce praworządności. Kwestia rozmów z Brukselą na temat Krajowego Planu Odbudowy, odblokowania tych środków. Kwestia pozycji Polski na arenie europejskiej, na arenie światowej. No, polska dyplomacja w ostatnich latach pozostawiała bardzo wiele do życzenia i odbudowa tej roli będzie istotna. To też kwestia mediów publicznych, jak sprawić, by te media publiczne rzeczywiście pełniły misję, były niezależne od wpływów politycznych i po prostu mówiły prawdę. A co z prawem aborcyjnym? Zapisy na temat właśnie kwestii aborcji znajdą się w umowie koalicyjnej? No tu niestety jest ten protokół rozbieżności, tak? Pracują zespoły programowe. Wiemy, że tutaj politycy, polityczki Trzeciej Drogi, czy to z PSL-u, czy z partii Szymona Hołowni, niestety nie są zwolennikami legalizacji aborcji, tak jak Koalicja Obywatelska, czy tak jak Lewica. Te rozmowy będą musiały trwać, natomiast dla mnie osobiście no, powrót do zgniłego kompromisu jest niewystarczający, bo jasno widzimy, tak? To kobiety poszły głosować, to młode osoby poszły głosować, to one uczestniczyły w tych wielkich strajkach kobiet po zaostrzeniu prawa aborcyjnego i tego głosu nie można zignorować, dlatego że no jasno widzimy, jest bardzo duże poparcie społeczne dla liberalizacji prawa aborcyjnego. Ale myśli Pani, że w takim razie w sprawie aborcji jesteście w stanie się porozumieć z Trzecią Drogą, z Szymonem Hołownią, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Na pewno będziemy rozmawiać, natomiast to jest też kwestia rzeczy, które może zrobić minister zdrowia, czyli na przykład dać odpowiednie rekomendacje do lekarzy, tak by oni się nie bali po prostu pomagać kobietom, gdy one tego potrzebują, po to, żeby kobiety no, nie umierały na tych porodówkach, co widzieliśmy w ostatnich latach. To jest też kwestia dostępności na przykład tabletki dzień po antykoncepcji awaryjnej bez recepty. PiS wprowadził receptę i to uniemożliwia bardzo wielu osobom tak naprawdę szybkie działanie, prawda, bo dostać się do lekarza no nie jest łatwo, szczególnie jak jest się z mniejszej miejscowości, tych gabinetów nie ma. W umowie będzie kilka czy kilkanaście punktów? Mam wrażenie, tak śledząc też doniesienia medialne, że to będzie kilkanaście punktów, bo no spraw takich na szybko do naprawienia jest naprawdę dużo i wiele rzeczy łączy ten obóz demokratycznej opozycji, wkrótce demokratycznego rządu, ale też mam taką świadomość, że bardzo duża będzie rola obecnie parlamentu, Sejmu, procedowania tych projektów ustaw, zgłaszania także ustaw poselskich, tam gdzie być może na razie nie ma zgody, ale będzie trzeba rozmawiać z innymi posłami i posłankami i do tego przekonywać. W kampanii Koalicja Obywatelska przedstawiła 100 konkretów. Wiadomo, że wszystkich nie wpiszecie do umowy koalicyjnej. Co w takim razie z nimi? Jak zamierzacie je realizować? No pamiętajmy, że to było 100 konkretów na pierwszych 100 dni, więc to też nie jest jakby cały, prawda, pakiet, bo na pewno tych zmian musi być więcej. Ale o te rzeczy, które są w 100 konkretach, będziemy po prostu zabiegać. Część tam, gdzie jest porozumienie z PSL-em, z Hołownią, bo tu głównie są te protokoły rozbieżności. No po prostu będziemy realizować, a te inne będziemy no, negocjować na kolejnym etapie. Stanowiska w przyszłym rządzie są już podzielone? Mam wrażenie, że to nie jest teraz kluczowe, prawda? Bo kluczowe jest jednak uformowanie prezydium Sejmu, pokazanie też prezydentowi, że jest umowa koalicyjna, jest pakiet wspólnych postulatów, ale oczywiście te nazwiska, mam nadzieję, też poznamy w przyszłym tygodniu i mam nadzieję, że będą to odpowiednie osoby do tych pełnionych funkcji. 13 listopada odbędzie się to, co pani powiedziała, pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Potem prezydent ma wskazać kandydata, któremu powierzy misję tworzenia rządu. Mówi o dwóch kandydatach, o Mateuszu Morawieckim i Donaldzie Tusku. To komu powierzy?
To jest dobre pytanie, dlatego tak ważna jest ta umowa koalicyjna, bo to prezydent po rozmowach z partiami demokratycznymi podkreślał, prawda, że nie ma jeszcze konkretów i on uważa, że tak naprawdę równe prawo do stworzenia rządu ma zarówno partia, która miała najlepszy wynik wyborczy, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ale jednocześnie ta partia nie jest w stanie stworzyć rządu. Nie ma z kim tego rządu stworzyć, podczas gdy partie opozycji demokratycznej już rozmawiają, podpiszą tę umowę i jasno pokażą, wyślą taki jasny sygnał, tak, my jesteśmy gotowi do rządzenia, a naszym kandydatem na premiera jest Donald Tusk. No czy przekonają te argumenty prezydenta Dudę? To jest też taka gra na czas, prawda? A pani zdaniem kluczowa będzie umowa koalicyjna, sama umowa koalicyjna, czy na przykład wybór marszałka 13 listopada? Wybór marszałka także będzie bardzo ważny i mam nadzieję, że to będzie takie święto właśnie demokracji w Polsce, dlatego że tym marszałkiem zostanie osoba z obozu demokratycznego, popierana przez wszystkich posłów i posłanki, którzy zostali wybrani właśnie z Koalicji Obywatelskiej Lewicy Trzeciej Drogi. I że i to będzie takie nowe kandydatem otwarcie. No na razie mowa jest o takim rotacyjnym modelu, prawda? Czyli żeby to był Szymon Hołownia, potem Włodzimierz Czarzasty. Natomiast nie mam tutaj sekretnych danych. A jak się pani w ogóle podoba ten pomysł, żeby był marszałek rotacyjny? Czyli uważam, że to jest uczciwe. Dwa lata jeden, później tak, przez dwa lata. Tak, uważam, że to jest uczciwe rozwiązanie, dlatego że no te wybory wygraliśmy wspólnie, prawda? To nie była tylko Koalicja Obywatelska, która oczywiście zrobiła wspaniały wynik. Ale nigdy wcześniej nie było takiego rozwiązania, jeśli chodzi o wybór marszałka. Ale jest to rozwiązanie stosowane na przykład w Parlamencie Europejskim. Bardzo często tam czy szefowie frakcji, czy właśnie duże rodziny polityczne dogadują się, żeby mieć rotacyjne stanowiska. To nie jest jakby w skali europejskiej nic niespotykanego, a myślę, że też pokaże tę wolę współpracy ze strony wszystkich. A pani się spodziewa, że tego 13 uda się wyłonić marszałka, wybrać marszałka? Bardzo bym chciała. No tak naprawdę liczby są po naszej stronie, tak? To jest to 248 głosów demokratycznej opozycji i zakładam, że jeśli będą odpowiednie ustalenia liderów i liderek partii tworzących demokratyczną opozycję, to też i wszyscy tego kandydata czy kandydatkę na marszałka poprzemy. A jeśli tak się stanie, to wtedy jak pani czuje, komu prezydent powierzy misję tworzenia rządu? To jest właśnie ciekawe, bo to będzie kolejny dowód, prawda, czego oczekuje parlament, kogo wspiera i jakby jasny kolejny sygnał do prezydenta oprócz tej umowy koalicyjnej, że jest gotowy obóz, jest 248 głosów, które chcą przyjąć odpowiedzialność za Polskę, chcą rządzić, wybrały odpowiednią osobę na stanowisko marszałka. Mam nadzieję, że to prezydenta Dudę przekona, ale nie mogę być pewna, bo widzimy, że no, obóz Zjednoczonej Prawicy, a prezydent Duda nie ukrywa, prawda, że jest z tego obozu. Gra tak naprawdę na zwłokę, jeszcze chcą popracować sobie na tych różnych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa, chcą mieć większe odprawy, być może poniszczyć dokumenty. Wie pani o tym, czy PiS szykuje się na oddanie władzy, czy bardziej szuka jeszcze posłów opozycji, których można by było przyciągnąć na swoją stronę? Są takie plotki, że PiS szuka. Ale to są plotki, czy to są faktycznie, trwają takie rozmowy? Do mnie osobiście nikt nie podchodził i ja nie podejrzewam, żeby ktoś z obozu Zjednoczonej Prawicy nawet pomyślał o tym, by do mnie podejść, dlatego że ta aktywność moja w ostatnich latach była jasno po stronie praworządności, praw człowieka, po stronie przyrody, czyli tego wszystkiego, czego PiS nienawidzi. I dla mnie to zwycięstwo opozycji demokratycznej jest naprawdę świętem demokracji. Czy PiS ma jakiekolwiek szanse kogoś przekonać? Nie uważam. Szliśmy z bardzo mocną agendą naprawy Polski, naprawy sytuacji, jeśli chodzi o praworządność, relacje z Unią Europejską i szczerze wątpię, by znaleźli się nowi parlamentarzyści, którzy stwierdzą, że jednak lepiej byłoby im współpracować z PiS-em. Bardzo w to wątpię i uważam, że PiS tak tę narrację powiela, żeby zyskać troszeczkę czasu, żeby gdzieś tam podważyć być może nie wiem, wynik wyborów, czy swoją porażkę tak naprawdę, bo no pamiętamy noc wyborczą, gdzie było już wiadomo, że to właśnie partie opozycji demokratycznej mają tę większość i możliwość sformowania rządu, a PiS dalej szedł w narrację, że to oni wygrali. Pani poseł, czyli co, najpóźniej w połowie grudnia będzie nowy rząd? Ja mam nadzieję, że wcześniej. Bardzo dużo zależy od tej umowy koalicyjnej, od wyboru właśnie marszałka Sejmu. No z marszałkiem Senatu czy marszałkinią Senatu problemu nie będzie, bo tam no też jest jakby jasna sytuacja. Natomiast no co zrobi prezydent? Wszystko jest w jego rękach, ale mam wrażenie, że też ta presja społeczna, prawda, te dowody współpracy partii demokratycznych, no muszą mu jakoś dać do myślenia. Jeśli tego nie zrobi, to tak naprawdę pokaże, że jest hipotetycznie mamy nowy rząd i pierwsza decyzja nowego rządu, jaka będzie, jaka powinna być?
No to na pewno muszą być kwestie odbudowy relacji z Unią Europejską, kwestie praworządności i zabiegania o środki z Krajowego Planu Odbudowy, a także no, sprawienie, by media publiczne były mediami, które służą wszystkim Polkom i Polakom, które mówią prawdę, które są rzetelne, a niektóre są upartyjnione. A co z rozliczeniem PiSu? Bo to też było w kampanii bardzo mocno przez was akcentowane. Tak, to też jest bardzo ważna rzecz i z tego postulatu nie rezygnujemy. Ci funkcjonariusze PiSu, którzy no, dopuszczali się wielu nieprawidłowości, którzy kierowali się tylko i wyłącznie swoim interesem, muszą po prostu zostać rozliczeni. W najbliższy poniedziałek, 6 listopada, Donald Tusk przyjedzie do Wrocławia i spotka się z mieszkańcami Jagodna, którzy stali w najdłuższej kolejce w Polsce i głosowali do 3 nad ranem. Czego pani się spodziewa po tej wizycie? Wiemy, w jakiej sytuacji jest Jagodno. Mieszkańcy od lat czekają na tramwaj. Słyszymy, że jeszcze być może 10 lat będą czekać na ten tramwaj. Spodziewa się pani w tej kwestii, że padnie na tym spotkaniu jakaś deklaracja, obietnica, czy bardziej to jest spotkanie jednak powyborcze? Myślę, że jest to spotkanie powyborcze, ale też nie bez kozery właśnie na Jagodnie, prawda, które pokazało tego ducha demokracji, gdzie ludzie marzli w kolejkach. No, jestem przekonana, że kwestia tramwaju na Jagodno na pewno się pojawi. Ta formuła spotkań z Donaldem Tuskiem jest formułą otwartą. Każdy może zadać pytanie. On także jest na te spotkania bardzo dobrze przygotowany, więc musi wiedzieć, że to jest jedna z kluczowych rzeczy i z kluczowych postulatów mieszkańców i mieszkanek Jagodna. No wiemy już, że mamy te plany, prawda, trasy tramwajowe, autobusowe, ale tramwaju. Na razie, no właśnie, pojedzie tylko autobus. Za 2 lata ma pojechać autobus wydzielonym Tak. No to niestety pokazuje brak tej współpracy, prawda, pomiędzy PKP, miastem, samorządem w tym zakresie. No mam nadzieję, że coś się zmieni, bo będą inwestycje we wrocławski węzeł kolejowy. Ja sama zresztą w tej kwestii interweniowałam w różnego rodzaju instytucjach i mam nadzieję, że ten tramwaj na Jagodno szybko powstanie, że to nie będzie znowu taki długi proces. Pani poseł, bo za pół roku mamy proces. Wybory samorządowe. Co Zieloni będą mogli we Wrocławiu obiecać mieszkańcom Jagodna? No na pewno ten tramwaj, prawda? To od Ale początku w mieliśmy... w tej najbliższej kadencji samorządu? No zobaczymy, jak te plany, prawda? Trzeba by było dokładniej przyjrzeć się tym planom. Natomiast jako Zieloni zawsze podkreślaliśmy potrzebę rozbudowy komunikacji publicznej, tego, żeby osiedla nie były wykluczone, żeby na tak dużych osiedlach jak Jagodno, które no, jeszcze bardziej się rozrasta, był dostęp do szkoły, był dostęp do przedszkola, do usług publicznych, no i właśnie dostęp do sprawnego transportu publicznego. Jako Zieloni jesteśmy gotowi na wybory samorządowe. Już w styczniu tego roku ogłosiliśmy Roberta Suligowskiego, przewodniczącego Zielonych we Wrocławiu. I tu się nic nie zmieni, on będzie waszym kandydatem na prezydenta? Znaczy jesteśmy gotowi, mamy kandydata na prezydenta, mamy program bardzo mocno też nastawiony właśnie na rozwój transportu publicznego, ale oczywiście nie wykluczamy rozmów z kolegami i koalicjami z partii, które Czyli tworzą koalicję obywatelską czy lewicę. To nie przesądzone, że pójdziecie sami do wyborów samorządowych jak we Wrocławiu? Jesteśmy na pewno na to gotowi, ale naszym celem jest to, żeby realny mieć wpływ na miasto i będziemy prowadzić takie rozmowy, no na pewno nie z PiS-em, Konfederacją czy bezpartyjnymi samorządowcami, prawda, którzy od lat Zieloni, współpracują to zapytam tak, Zieloni są gotowi pójść do wyborów wspólnie z Jackiem Sutrykiem? Mam wrażenie, że prezydent Sutryk ma jakieś inne plany, niekoniecznie będzie miał poparcie Koalicji Obywatelskiej, też na pewno te rozmowy będą się toczyć. No, dla nas jednak polityka prezydenta Jacka Sutryka pozostawia wiele do życzenia. Zresztą w ostatnich latach często podkreślaliśmy, prawda, różne niedociągnięcia. Ja sama jako posłanka interweniowałam w kwestii TBS-ów, budżetów obywatelskich, które nie były realizowane, czy kwestii zieleni. I akurat tej kandydatury byśmy jako Zieloni nie poparli. Natomiast jesteśmy otwarci na rozmowy z innymi partiami. Czyli wysłuchanie, z Jackiem Sutrykiem jakie oni mają propozycje. A z Platformą Obywatelską? Na pewno będziemy się spotykać. Będziemy rozmawiać. To jest też normalny proces. Zobaczymy, na ile te kwestie programowe, to jak zmienić miasto, mamy wspólne i jaką wspólną chęć działania. A dla Zielonych jakie sprawy wrocławskie będą najważniejsze w kampanii? No na pewno kwestia zieleni, prawda? Wspieramy rzeczy związane z tym, żeby stworzyć użytki ekologiczne, czy objąć ochroną
określone tereny zielone, czy to parki, czy lasy w obrębie Wrocławia. Niezwykle ważna dla mnie też osobiście jest kwestia zielonego pierścienia Wrocławia. To też obiecałam w kampanii wyborczej, by taki pierścień, taka otulina z lasów powstała wokół miasta. Dzięki temu będziemy mieć bardziej czyste powietrze, będziemy mieć niższą temperaturę w trakcie upałów, więc to są te rzeczy, ale równie mocno kwestie transportu publicznego, polityki społecznej, kwestie także kultury, bo wiemy, że no, tutaj w zakresie kultury we Wrocławiu także ta polityka miejska no, nie spełnia oczekiwań. To na koniec, pani poseł, kiedy możemy spodziewać się takich już konkretnych decyzji? Czy właśnie razem, czy osobno? No, wybory odbędą się w kwietniu, prawdopodobnie pod koniec kwietnia. To oznacza, że już do końca tego roku pewne rozmowy powinny zostać zamknięte i pewne decyzje podjęte, dlatego że w styczniu tak de facto ruszamy z kampanią samorządową. Ona czyli do będzie końca trwała roku kilka decyzje miesięcy. Muszą zapaść. Myślę, że te decyzje tak, do końca roku powinny zapaść i też będziemy intensywnie rozmawiać z przedstawicielami, przedstawicielkami innych partii. A my będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Małgorzata Tracz, Zieloni, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.